powoli dojeżdżamy do dworca głównego. I spróbujemy kupić bilety do New Delhi. Nie mamy pewności, czy będą na dzisiaj, może będą na jutro. Nie wiemy, zaraz się dowiemy. Piotrek, Alan i Michał zostali w hotelu. I oni po prostu, zobaczymy, na którą będziemy mieli godzinę, czy na kiedy. I oni zostali z walizami. My załatwiliśmy tam ambasadę, w której nic nie załatwiliśmy. I oni mają tu dojechać z naszymi walizkami, bo już nam się nie opłaca jechać do hotelu. O, mam jakiś targ. Co też jest ciekawe. Wyobraźcie sobie, że wypożyczenie motocykla tutaj, chyba 400 ta kola? Tak. Co to było? KTM? Nie, ich nie jakieś. Royal Enfield? Himalayan. No, Himalayan, taki trochę adventure. Ile, $100 na miesiąc? No tak gdzieś będzie. W tych granicach. Jesteśmy? Tak, przed nami. Aha. Okay. No, jesteśmy na dworcu w New Delhi. Staramy się nie w New Delhi, przepraszam, w Chennai. Próbowali kupić bilety. A wyszło tak, że jak wyszło. Samochodów na razie nie weźmiemy, więc kupujemy bilety na pociąg. Nie ma do Delhi, do New Delhi pierwszej klasy nie ma, więc pomyśleliśmy sobie, pojedziemy do Bengalu, a do Kalkuty. Zobaczymy, nie będziemy tu na miejscu siedzieć, bo tu nie ma żadnych atrakcji. Tam przynajmniej pojedziemy, będziemy jechać 26 godzin, to coś tam obejrzymy, zobaczymy. Nie wiem, no akurat tu nie jest napisane po angielsku, więc nie mam żadnego pojęcia, co to jest. Ja bym to nazwał, nie wiem, kapliczką raczej, nie świątynią, a kapliczką. Dzisiejszy dzień to Ubery, ryksze i taksówki. O, gotowi do startu. Zobaczcie, pull position. Każdy chce być na pull position. I tak. Mamy chwilę nowoczesności, tak jak z tyłu. No to proszę, jak wygląda front. No i tak, mamy wieżowce, mamy, może nie wieżowce, no piękne, oszklone budynki. Zaraz przejedziemy dalej. Wcale tak bardzo dalej jechać nie musimy nawet. I jest to, co jest. I wszędzie wypożyczalnie skuterów, motocykli i tak dalej. Ola, ty pożyczałaś tego Royal Enfielda, nie? Na jeden... Na dobę, tak? Ile zapłaciłaś? $20. $20 wypożyczenie motocykla. Ty, a powiedz mi jedną rzecz. A sprawdzali prawo jazdy, czy masz? Aha, okej. Okay. Czyli paszport z ważną wizą? Międzynarodowy. O, międzynarodowe chcieli? Tak. Nie dało się na plastiku? Nie wiem, miałem przy sobie. Aha, okej, okay, rozumiem. Patrz, zobacz na to nazwę. Barta Benz. Barta Benz. A tam mamy Ashok Leyland.
i Benz znana firma, i Leyland też znana firma. A tu mamy dealera Jeepa, ale za wielkim murem. Myślimy, że zaraz będziemy przedać podróbkę Jeepa. Nie, to Bronko mówiłaś, że to jest podróbka. No, nie wiadomo, podróbka obu. I znowu następna jakaś. Tutaj chyba już świątynia, no. Jakiś ciekawy pojazd. Tu gdzieś też widziałem takie, jakieś takie ozłocone, nie wiadomo do czego służące pojazdy. Czego w Indiach wie ktoś? Co? Dynamika wzrostu gospodarczego. Nie wiem. Nie wiesz? Nie. World Trade Center. Już bym coś chciał skomentować, ale odpuszczę. Doganiamy indyjską G-klasę. Mahindra Bolero. A tu mamy... Ni to Jeep, ni to Bronek. W każdym razie nazywa się... A Stallion, Stallion. A tamten, co mówiłem, Stallion. Że Bronek, to był Hawk, wiesz? A to jest co? A to też Stallion. Ma, ale też Mahindra, czy w ogóle tak, to się... Tak, to, tak, tak. Też. Także... Aha, i zobaczcie, większość tych wszystkich samochodzików ma drop. Na tych rykszach, o, tu jest chyba coś, jakąś, dobra, dojeżdżamy do Stalliona, czyli Obiera, taki szerszy niż na przykład Wrangler, nie? Czy mi się wydaje? Przy przyzwyczajeniu od kolejnych Wienek. A, no może i racja. Na tle tych innych aut to jest, nie, duże. No to jest duże, to prawda. Tutaj to już w ogóle się zaczęły wyścigi, z tego co ja widzę. To światem. Najbliższych. No ale największą pojemność motocykla, jaką widzieliśmy, czasami trafiają się 500-ki, ale głównie 350-ki, prawda? No 500-ki to te stare, oni już tego nie produkują. Tylko 350-kami zastąpili, teraz produkują 500-ki znowu, ale na Stany. Tak, w ekologię tutaj idą, nie? Tak. Tak, tu w ekologię idą. Dokładnie. Słuchajcie, jak się wyjdzie, to teraz nie ma godziny szczytu, ale jak się wyjdzie w godzinie szczytu, to wierzcie mi, nam, że naprawdę, ale tu naprawdę nie ma czym oddychać. O nie, sorry, największe są te 450-ki, te Himalajany. O, Himalajany, te ala Adventure, nie? Sorry, że tak, to nie jest krytyka, to co ja mówię. To jest po prostu moje subiektywne odczucie tego kraju. Mam nadzieję, że zmieni się, jak będziemy w Bengalu, może w New Delhi. A już najbardziej mi się zmieni odczucie tego kraju, jak w końcu będziemy mogli odebrać stary. Słuchajcie, zaczął padać deszcz. No i co? No i każdy szuka mostu lub drzewa, żeby się schować. I stali na ulicy, pod kiści blokują ulicę i tyle. Proszę. I to niekoniecznie przecież, niekoniecznie to trzeba stać na poboczu. Przecież to można też stać i zablokować cały pas. Tym sposobem nam się przeróżniło docieraczki. A po co docieraczki?
skorowo jest, proszę, na lat, ale tu podjechał.